Odwaliłeś? A ty co, kurwa? No ja tutaj wjeżdżałem i tu mi się położył na tym piorze. Dzieli mi braku. Gdzie? Co, pomóż ci młody? Kłada, żeś wytargał z rzeki, to i to dasz radę, nie? Czekaj. O kurwa! I na drugą stronę, jakbyś go przewrócił, to byłby hit. Poszedł. O cholera, jak tu jest... Szybka reklama Car Vertical na podstawie Harley'a, pokażę wam, co można sobie sprawdzić. Można między innymi sprawdzić, gdzie był motocykl rejestrowany, w jakich krajach. Tutaj akurat jest, są trzy kraje już, w którym był, historię kradzieży, przebieg. To szczególnie u nas w Polsce jest ważne, żeby sprawdzać. Historię uszkodzeń również można zobaczyć, cenę, za jaką był wystawiany i kiedy. I zdjęcia, jeśli jest po wypadku, no to zazwyczaj są zdjęcia i zazwyczaj są informacje na ten temat, a tu chodzi też przede wszystkim o bezpieczeństwo, żeby jeździć motocyklem sprawnym, a nie który był rozbity i powiedzmy jeszcze źle poskładany. Ale to już później trzeba sobie samemu ocenić. Jeśli chcecie sobie kupić taki raport, to macie linka w opisie, z którego macie 10% taniej, a my lecimy z filmem.
Zajebiście to wyglądało! Widziałeś to? No, to... Kurde, młody to się zna! Nie, bo topiona pod, patrz na to wszystko, z jakimi efektami ładuje się tam. Ale luk zjechał. Nie no, młody pokazał klasę tutaj. Już jest do góry, dobra. Jo pierdę. Dawaj mordo. Dobra, wjeżdżam. O, ale się zmęczyłem. Co żeś ty zrobił? Chyba coś mi wylazło do tego palucha. Musiałem to zobaczyć. Ale, ale gdzieś ładnie wyskoczył. No, no ja z efektami. Chopie. Patrz, najpierw motor leci, później młody. Młody tak fajnie w powietrzu jeszcze kiery trzyma. Trzyma tylko kiery. Jak to ci na zawodach, tych FMX-ach tu skaczą, nie? Reszta, tylko reszta leży. Dobrze, że się fikołka nie zrobił w powietrzu. Nogami macha. Teraz ty młody. Nie jest taki łatwy! Trochę kalorii się spali przy tym podnoszeniu. Zdarza się. Ale jest bardziej rozjeżdżone. Nie ma rozpędu. Dawaj! Cały? Cały. Kurwa, ale co to było? Jaki fart! Ja mówię, kurde, wjechał, a tu leci w drugą stronę. Jaki fart, że ci się nic nie stało? Nie walłeś ręką o nic? Nie. Stracił panowanie nad maszyną. Nie zapajeni, bo już nie odpisamy. Nie ma niczego. Trzymaj, tylko daj ci poprawię kamerę, bo chyba głową przywaliłeś coś. No. W drugą stronę. Kurde, hamulec jest do wyprostowania. Daj, no, co się stało? Gdzie? No, jako to ręką się wyprostuje. Lux? Ale gorący silnik, kurwa! Ma tam dziurę jakąś, coś śrubokrętem go nam sprostowa. Jest dobrze, pokaż, kurwa. Czekaj, teraz to trzeba poprawić całkowicie kamerę. Ja pierdzielę! Młody się prze... Nie dziwię się, że się przeżegnał, jak stromo, ja jebie. Pod żadnym pozorem przedniego hamulca nie dawać.
Dawaj! Przyjdzie remont, to tak się zastanawiam, żeby wrzucić później duże koła przede wszystkim. Chociaż fajnie wygląda na małych, ale wrzucić duże. No i przerobić silnik, żeby był jak z RCZ, to tam chyba 2 albo 3 konie będzie więcej miał. To powiem wam, przy takiej mocy to będzie bardzo dużo. Będzie czuć różnicę. Daj no się przejechać. Co? Bierzemy refę odpalona. Kapcia mam? Tętka ci wyleciała. Gdzie wy? Tętka ci cała wyleciała. O kurde. A ja mówię, co mnie tak rzuca? Ciągło ci pasza, to tętka. Ledwo ci dałem motor i już mi zepsuł, zobacz. Widziałeś to, młody? Ja mówię, coś żeś wciągnął, czy co? No kurwa, podzieliło ją na pół. No nie! Nogą nadepnij! Ale ją podzieliło! Cholera! No gdzie ją tu, młody? Tak ją ci wrzucę na pamiątkę. No, jeszcze się ją sklei! Zgaźnę, młody motor! No kurde! Mała dziura jest w mnie. Poklei się? Doszło to zdjęcie, czy ci dętkę sklei? A, już wiem dlaczego! Tu była w ogóle za duża dętka. Może przez to ją wywaliło. Bo tu z tyłu jest jaka chyba 12, a ja kupiłem, powaliło mi się i naprzód kupiłem. Nie poszli moje! Dobra, jadę się kardąć, kurde, wiedziałem, na chwilę się z nim zamieniłem motorami, na chwilę. To nie ja. Tylko nie... dotknął i od razu dętka poszła. Jak to już było, no nie? Enduro to jest enduro jednak. Jeszcze 2T, kurde. Wow. No i tu są takie krzyżycy. Na spokojnie. Jedź tak bardziej z przodu, żeby siąść, wiesz? Ja mu przerąbane. Młody to zawsze ma przerąbane, nie? Nie dawaj na koło, bo zabij. No jak to nie? Bo zabije. Bo co? Jeba, młody, dobrze. Jadę na koło, a młody mi wywali MRF-ę. W den, do rowu i z buta pójdzie nie taki. Nie będzie, kurde. Wezmę go, dojedziemy, MRF-a nie leży, nie? Taki część, że... Ale co ty chłopie... Ty dziadu! Jak ona mogła wylecieć?
Tak, jest taka kompresja, że nie możesz odpalić. Pierwszy raz widziałem, żeby tak komuś dętka kurwa wyleciała bokiem. Odpalić? Ale ciekawe, od kiedy mnie tak rzucało, bo już mnie zaczęło rzucać. Mówię, jadę tu! Ja teraz patrzę, mówię, coś mi się skręciło, nie? Patrzę, a tu chłopie... Trzymaj, no. Bo ty nie znasz się w ogóle, patrz, on z pierwszego pali. Troszkę gazu i... O kurwa. Tak, z pierwszego. Troszkę gazu i spieprzamy stąd. No chwal, normalnie kopa. Ale to jest mała kopka. Kurwa. Nie, weź se to gówno, młody, wywal to. Patrz. On może być zalany, wiesz? Ale to jest strasznie mała kopka. Z pierwszego pali tylko trzeba się patrz.